Na spotkaniu z prezydentem Prawo i Sprawiedliwość reprezentowali premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Puchenek. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jestem przekonany, że pan prezydent powierzy tę funkcję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jeśli ma powstać rząd większościowy, to w oparciu o trzy kluby, mianowicie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy to się uda, to wszystko będzie zależeć od kilku tygodni rozmów pana premiera. Przed południem liderzy partii opozycyjnych wydali wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali gotowość do utworzenia rządu. Kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. Jesteśmy gotowi do utworzenia rządu. Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider partii największej w tych wyborach po stronie opozycji dostanie na pewno trudną misję tworzenia rządu, ale to oczywiście zależy od prezydenta. Prezydent jeszcze przed wyborami deklarował, że na premiera zostanie desygnowany kandydat ze zwycięskiego komitetu wyborczego. Są możliwości jednak przekonania programowego do wspólnego rządzenia, jeżeli taką misję byśmy mieli powierzoną. Jak pani widzi, od dłuższego czasu, od kilku dni właściwie, ale trwają bardzo intensywne rozbieżności programowe w ramach właśnie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy. Już się zdążyli pokłócić o kwestie związane z programami społecznymi. Opozycja próbuje wymusić na prezydencie jak najszybsze wyznaczenie kandydata na premiera. Konstytucja mówi ogólnie o tym, czym powinien się kierować prezydent, a mianowicie nie tylko przeczuwaniem nad przestrzeganiem konstytucji, ale jednocześnie tego, co służy straży i obronie suwerenności i bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest takie, można powiedzieć, nieetyczne wręcz naciskanie na pana prezydenta, wręcz doprowadzanie do sytuacji, kiedy zostają zmuszane przez część polityków do tego, aby podejmował swoją decyzję, ponieważ te wszystkie przez niego podejmowane działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zgodne z naszą konstytucją i w całości wypełniają te terminy, które są wskazane. W wywiadzie dla tygodnika Solidarność prezydent Andrzej Duda wskazał, że jeśli nowy rząd będzie chciał odejść od dotychczasowej polityki w zakresie inwestycji, budowania bezpieczeństwa Polski, obronności lub programu świadczeń społecznych, to dojdzie do konfliktu interesów. Andrzej Duda, myślę, dobrze pamięta czasy Lecha Kaczyńskiego i tego, jak wyglądała współpraca, czy raczej brak współpracy z ówczesnym rządem Platformy i zapewne liczy się z tym, że czeka go powtórka z tamtego czasu. No i myślę, że jest w obliczu najtrudniejszej decyzji w całej swojej politycznej karierze. Pierwsze posiedzenie Sejmu musi się odbyć w ciągu 30 dni od daty wyborów, czyli do 14 listopada. W ciągu następnych dwóch tygodni prezydent musi powołać rząd. Jeśli rząd nie otrzyma wotum zaufania, premiera wybierze Sejm. Potrzebna jest do tego bezwzględna większość głosów. W tym scenariuszu nowy rząd zostanie powołany najpóźniej 26 grudnia. To wszystko będzie istotne o tyle, że i partia za półtora roku musi wystawić kandydata, prawda? Na kandydata, kandydatkę, kogoś na stanowisko prezydenta, bo to jest na dzisiaj partia z największym poparciem, więc no nie może sobie odpuścić jakby tych wyborów i zdecydowanie tego nie zrobi. A z drugiej strony też dysponuje w tym Sejmie największą liczbą mandatów, w związku z tym no też razem z wetem prezydenta może tu blokować niektóre inicjatywy przyszłego rządu. Publicyści zwracają uwagę na znaczące różnice programowe oraz ideologiczne pomiędzy partiami opozycyjnymi, które chcą tworzyć koalicję rządzącą. Umowa koalicyjna będzie oczywiście trudna w budowie, ponieważ rząd składający się, nie pamiętam, już z kilkunastu partii, no, część tych partii to są wydmuszki, powiedzmy, że realnie istnieje trochę mniej, ale mimo wszystko będzie to dosyć dużo ugrupowań. I no na pewno budowa takiej koalicji będzie trudna, ale wydaje mi się, że o wiele większy problem mogą sprawić tutaj personalia. Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz mówią tak wiele o tym, że potrzeba nam nowej jakości, że potrzeba trzeciej drogi, że trzeba właśnie odejść od polaryzacji, zaproponować Polakom coś nowego, bo oni tego zwyczajnie oczekują, a jednocześnie wskazują na Donalda Tuska, który ma być premierem, to ta rzeczywistość zwyczajnie zgrzyta. Jutro z prezydentem o 11 spotkają się przedstawiciele trzeciej drogi, o 13 Nowej Lewicy, a o 15 Konfederacji. Konrad Chmioła, Telewizja Republika.